No siemanko, witam na kolejnych rybach. Dzisiaj jedziemy w końcu, otwieramy sezon już tak na poważnie. Wybieramy się dzisiaj na Wzdręgi, na Spławik. Co prawda już raz byłem na Wzdręgach, na Spławik w tym roku, także już takie mini otwarcie zrobiłem, ale takiego oficjalnego jeszcze nie było, więc dzisiaj lecę na te Wzdręgi. I mam nadzieję, że otworzymy ten sezon z uśmiechem i że będzie to takie to oficjalne otwarcie już będzie całkiem udane. Pierwszym razem jak byłem, cały dzień nie działo się zupełnie nic. Cały dzień pływałem po zbiorniku, szukałem ich głęboko, płytko, nigdzie nie było ryb. Dopiero na wieczór, jak podnęciłem miejsce, dopiero wtedy udało mi się zlokalizować te Wzdręgi. I na wieczór, już na wieczór połapałem. Także jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Lecimy i otwieramy sezon już na poważnie. Ale wyskoczyła. Ale to widzisz, kurde, nie są takie duże. No nie są, nie. Ostatnio lepsze brałem. Ale to wiesz, to dlatego, że to jest pod koniec dnia i tego. No i zresztą, co tu w ogóle trzeba się cieszyć, że w ogóle biorą? A, ja się cieszę. No i tu trzeba się cieszyć, że w ogóle coś się na wieczór otworzyło. Znaczy, było tak jak przypuszczaliśmy, nie? Ja myślę, że to samo to będzie na morze, wiesz? No tak, też mi się tak wydaje. I wtedy, co ja połapałem tutaj, tak? No, to no. Też myślę, że na mostach też by było to samo. No. Bo to po prostu, no nie, no od dnia zależy. Też mi się tak wydaje. Więc tak? Pewnie tak tylko odjechało. No. Taka krnąbrna. Ale zwiększyłeś grunt, tak? No drobinkę tylko. No też jak ja wtedy na tych na mostach opałem, no to było kilka pustych brań, ale to było kilka pustych brań. A nie cały czas, nie? A nie, że co drugi raz. A no, tu jest widać... po prostu większość właśnie tych pustych teraz. To przez to, że ostatnio tak zimno było. A. Ona mega. Nie podchodzi do tej przynęty tak pewnie. Tak, naprawdę ultra delikatnie te brane są. No, widzisz, jest. No. Ona łapie tą, ale się zastanawia. Tak. To jakby nie była do końca pewna, czy ona jest głodna, czy nie. Tak, czy chce to zjeść, czy nie. No dobrze, tutaj cały czas już kontakt jest. I ona już ciągnie sobie. No mnie też patrz, jak delikatnie ciągnie, widzisz? No ale to ja nie zacinam. No i do dołu. Skosztowała. O. No i nic z tego. Nic z tego. To tak wkurza i zachęca do... No, tak, no, tak, tak, tak. Widzisz, że coś się dzieje? O, jak dzieje. Kurde, ale teraz było coś chłodniejszego. Ale nie, ja muszę większy hak mieć na drugi raz. Otóż wczoraj był bardzo ciężki dzień, jeśli chodzi o rybki. Dopiero na wieczór, na sam późny wieczór, jak już zrobiło się ciemno, dopiero przyszły jakieś ryby chętne do brań. I no, co prawda wyciągnęliśmy kilka ładnych wzdręg, no jednak to nie było to, czego byśmy oczekiwali. Dzisiaj jedziemy drugi dzień i dzisiaj będziemy próbowali prawdopodobnie na drugim zbiorniku łowić te wzdręgi. Właśnie teraz będę przygotowywał zanętę, bo wczoraj zanęta była kluczowym elementem wędkowania, bo też dopóki nie zanęciliśmy miejsca, to te wzdręgi nie chciały współpracować. Także teraz, zanim jeszcze wyjadę na ryby, przygotowuję sobie zanętę, żeby już nad wodą się nie motać. Nie będę brał dwóch wiader, tylko wezmę jedno z gotową już mieszanką. Wczoraj był ciepły dzień, pierwszy od długiego czasu. Dzisiaj jest kolejny ciepły dzień, jeszcze jest cieplej niż wczoraj, jednak dzisiaj wieje mocniejszy wiatr. Czy to będzie przeszkadzało? Zobaczymy. Liczę na to, że dzisiaj brania zaczną się wcześniej, jeszcze zanim nastanie zmrok. Ponieważ no, wczoraj mieliśmy tak naprawdę dosłownie pół godziny, może godzinę łowienia w takich warunkach, że ryba chciała współpracować. Więc dzisiaj jedziemy jeszcze raz. Mamy już na tamtym zbiorniku mamy podnęcone miejsce, jednak jedziemy zobaczyć drugi zbiornik. Jeśli się okaże, że na drugim zbiorniku wiatr będzie pozwalał nam zacząć wcześniej łowić, zanim się uspokoi, to będziemy łowić na tym drugim zbiorniku. Także dzisiaj próbujemy kolejny dzień. Ja tutaj rozrabiam zanętę i lecimy ostro. Niektórzy mogą się zdziwić, dlaczego przemaczam zanętę. Wiadomo, jest ciepło, ja ją robię w domu. Zanim zajadę, ta zanęta wypije sporo wody.
Także ja ją tutaj przemoczę, żeby ona była aż przesadziście mokra. Przetrę ją przez sito. I na łowisku, jak zajadę, rozpakuję się, dopłynę na miejsce, to ona będzie w idealnym stanie i będzie się idealnie nadawała już do nęcenia ryb od samego rozpoczęcia wędkowania. Met my love by the gasworks croft. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty. Siren from the docks. Saw a train set the night on fire. I smelled the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna get sharp axe, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. My love by the gasworks cross. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town. Met my love by the gasworks croft. Dreamed a dream by the old canal. Nie? To już jest w miarę chyba, nie? O kurde, ty! Piękna ryba chyba. Nie, po prostu wleczna. Żywa. Ale walczyła strasznie. No dobra, nie jest zła. Takie małe mogę łapać. Springs a girl from the streets.
kurde, ale było. Piękna. Ta jest piękna. Normalnie. Największa. Ale i nie najmniejsza.